Witajcie! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejny węzeł, dzięki któremu połączycie bardzo szybko i prosto plecionkę z żyłką lub fluorokarbonem. Węzeł testowałem cały zeszły sezon i muszę powiedzieć o nim kilka rzeczy. Przede wszystkim, że jest bardzo drobny. Idealnie nadaje się do wiązania bardzo małej plecionki, drobnej plecionki z większymi średnicami. No, i elegancko sprawdza się, jeśli chodzi o przechodzenie przez yy, przelotki. A to też bardzo wielu ludzi yy, interesuje. Zaczynamy od tego, że bierzemy naszą żyłkę czy fluorokarbon. Tu w tym przypadku jest żyłka 018. Robimy pętlę. Następnie bierzemy plecionkę. Tutaj używam akurat 010 federowej. Wkładamy od góry. Tak. Chwytamy sobie tutaj. Palce, i teraz robimy około 6 odwrotów. Ok. I teraz co bardzo ważne wkładaliśmy od góry, to teraz wkładamy od dołu. Jeśli włożycie od góry, to po prostu cały węzeł wam się rozjedzie. No, trochę za mało sobie tutaj zostawiłem, ale damy sobie radę, tak? Pomału to ściągamy, zaciskamy. Tak najpierw z jednej strony, potem z drugiej strony. Teraz obcinamy końcóweczki. Jeśli chcecie, żeby to przechodziło przez e, przelotki to te końcówki raczej zostawcie trochę dłuższe natomiast jeśli yy, nie chcecie no to te, te 5-6 mm w zupełności wystarczy tylko nie zróbcie tego błędu co ja Bo drugi raz już to nagrywam poprzednio końcówki obciąłem przy żyłce yy, głównej a nie przy wąsach o. i zobaczcie węzełek jest bardzo drobny wytrzymały aż ciężko złapać ostrość o, coś takiego elegancko przechodzi przez przelotki mówię tutaj jeśli zastosujecie chcecie żeby przechodziła przez przelotki po prostu tą ten wąsik tutaj od żyłki zostawcie dłuższy około 2 cm przez to ona będzie tak się ładnie zaginać na przelotce i będzie wszystko ładnie pięknie przechodziło. Szczególnie to się tyczy fluorokarbonu, który jest sztywniejszy. Dajcie znać, czy też używacie takiego węzła, może podobnego. Jakie są ogólnie Wasze odczucia? Trzymajcie się i widzimy się na następnym tripie. Cześć.